Już od dawna cała ekipa Terenwizji marzyła o tym, żeby zobaczyć na żywo pustynne wydanie offroadu. Moja pierwsza wydma w życiu jako pasażer, ale i tak się mega jaram, bo... Myślę, że musisz się trzymać jednak. Chcieliśmy poczuć i zrozumieć na własnej skórze te problemy, kiedy jeździ się po takiej wielkiej piaskownicy, zrozumieć, na czym polega frajda, kiedy surfuje się samochodem terenowym po szczytach wydm. Mieliśmy najlepszych przewodników turystyczno-offroadowych, jakich można sobie wymarzyć, czyli są to Polacy, którzy tutaj żyją, mieszkają, a co najważniejsze, posiadają terenówki, którymi właśnie bawią się na wydmach. Prowadziliśmy gości. Aktualną świeczkę z mokni. W Dubaju masz bardzo mało opcji. Albo idziesz na marinę, bary, restauracje się bawić, albo bawisz się na wodzie, plaży, coś związanego z tą okolicą, albo przeciwny kierunek, pustynię. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, bo ten wyjazd był naprawdę fantastyczny, ale to właśnie dzięki Wam, dzięki temu, że nas przygarnęliście, ugościliście. Wiem, że bardzo obawialiście się klątwy Terenwizji, słyszałem to wielokrotnie, ale jak widzicie, nie jest tak źle. Damy radę? Nie wiem, co jest za wydmą. Zapłacić, żeby logo Terenwizji się wyświetliło na tym budynku. Myślę, że nie mamy takich pieniędzy. Zaliczyliśmy kilka takich typowych atrakcji, jak na przykład panorama miasta z najwyższego budynku świata, ale wszyscy przyznaliśmy, że takie widoki nie zrobiły na nas jakiegoś wstrząsającego wrażenia. Bardziej wkurzało nas to, że trzeba było 2 godziny w tej kolejce stać, żeby tu wjechać na górę. Na szczęście Dubaj miał dla nas mnóstwo atrakcji, których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Pierwszy offroad zaliczyliśmy już w mieście, dlatego że niespodziewanie spadły bardzo obfite opady deszczu, które spowodowały katastrofę komunikacyjną w tym mieście, które nie jest gotowe na odprowadzanie takiej ilości wody. Właściciele tych wszystkich luksusowych SUV-ów teraz się czują, że po to kupili te samochody. I to jest ich offroad w mieście. Mnie to najbardziej bawi fakt, że w Dubaju podobno pada tylko kilka dni w roku, a kilka to jest maksymalnie 9. Więc skoro my tu jesteśmy na 12 dni i akurat już drugi dzień pada, to mamy szczęście pogodowe. Znaczy, to pewnie moja zasługa, ale tak jest. Paweł ma takie szczęście, że gdzie nie pojedzie, to zawsze przywozi ze sobą burzę. I podobno, jeśli by padało tu jeszcze jeden dzień dłużej, to ma zakaz wjazdu do Emiratów. Dowiedzieliśmy się, że opady deszczu w Dubaju są wytwarzane sztucznie poprzez zapylanie chmur samolotami, które rozpylają tam różne środki chemiczne. Jak widać, zrobiły to bardzo skutecznie, ale jednak przyrody nie da się w pełni kontrolować, i popadało troszkę za dużo. Niestety nie wypożyczyliśmy terenówki. Ze względów ekonomicznych wynajęliśmy najtańsze, najbardziej osobowe auto, jakie było. Paweł, ale chyba on na 3 cylindry chodzi. Faktycznie jakoś nierówno. Dodaj gazu. Poczekaj. Nie chodzi na wszystkie. Nie, chodzi na 3 cylindry, ewidentnie. K***a, ma 3 cylindry. A, on tak ma od początku. Jedź, dobrze jest, jedź. Pierwsza taka gruba powódź zdarzyła mi się w Dubaju, gdzie mamy osobowe auto. Prawie różowy ten tak. Porsche i ciśnie po wodzie. Ono jest dopiero statkiem. Uważaj na krawężnik. Tak, widzę go. O, wyświetla się na aplikacji zalana droga za 240 metrów. Potwierdź, czy nie aktualne. Potwierdź, że nie. Nie! Zalane ulice to dla Polaków nic nowego, przeżywamy to bardzo często w naszych miastach, ale tutaj dla lokalnych kierowców była to po prostu klęska żywiołowa, z którą średnio sobie radzili. Bardzo często mijaliśmy samochody, które po prostu w tej wodzie utknęły na dłużej.
Pokazuję to również po to, że gdybyście ściągali samochód z Dubaju, to pamiętajcie, że to jednak mogą być auta popowodziowe. Ale koniec tego miejskiego offroadu, najwyższy czas pojechać na piasek, na wydmy, troszkę się pobawić. Pierwszy offroad, na który nas zabrano, to była taka, no po prostu weekendowa pojeżdżawka, bo bardzo często w piątek po południu na autostradach można zobaczyć wzmożony ruch terenówek, których i tak jest bardzo dużo, ale właśnie wszyscy udają się w kierunku najbliższej wydmy, gdzie można się pobawić. Paweł, jak oni chcą jechać w teren, jak mają mało terenowe opony? Panowie, przecież to nie wypada. Chciałem powiedzieć, że jedziemy na piasek. A piasek ma swoje własne zasady i tam można jeździć bez opon tak naprawdę. Na przykład na płaskich, na slikach. A to są specjalne czy to jest zwykłe? Nie, to są zwykłe. Zwykłe szosówki, żeby tu cisza była, spokój. My jeździmy autostradami na co dzień. I my robimy dużo kilometrów tymi samochodami. Nie to co wy, że macie daily i my nie daily. My też robimy bardzo dużo kilometrów tymi samochodami. I na daily to nasze terenówki. Ja miałem w tym, we Wrangu miałem jakiś taki głośny atak i mi trzeba było to wyrzucić, bo się nie dało na tym jeździć. Wiesz, u nas 3-4 dni w tygodniu w Błocie jesteśmy, nie? No. To by się nie dało inaczej. No i do Błota to inne opony jedynie, żeby gryzły. Tutaj wręcz przeciwnie, nie mogą gryźć, muszą płynąć po powierzchni. Pierwsza różnica pomiędzy naszym polskim błotnym offroadem a tym pustynnym jest taka, że wszyscy bardzo poważnie podchodzą do kwestii spuszczania ciśnienia z opon. Nie znalazłem osoby, która by powiedziała, że ona tego nie zrobi, że nie potrzebuje. Myślałem, że same profesjonalne zestawy będą, a proszę, to jest po naszemu. Jest to czynność bardzo nudna i powtarzająca się, dlatego obserwowaliśmy tutaj różne zaawansowane systemy, które to wszystko przyspieszają. Klikasz guziczek. I spuszczone. Takie specjalne wentyle to są, tak? Tak. Dużo większe mają, wiesz, dziurę, otwór niż standardowy. No nie da się szybciej niż w ten sposób. Czyli tymi wentylkami? Tak. No to masz 10 sekund z 32,5 bara do 1,5 bara, czy tam do 1,2. 10 sekund. Przytrzymałem o sekundę za długo i zaszło na dół. Już musi to pompować. To Pajero, jak widać, ma nawet system centralnego pompowania kół, a właściciel tego samochodu, Janek, opracował i sprzedaje tutaj taki system, który pozwala jednocześnie pompować i obniżać ciśnienie w 4 kołach naraz. Dostaliśmy taki zestaw, szczegółowo opiszemy go wkrótce. No na razie widzieliśmy, że to po prostu działa, jest szybkie i skuteczne. Znaczy każdy ma w miarę wyczute, przy jakim ciśnieniu spadają mu opony. Więc Aha. Chodzisz najniżej jak się da, tak żeby ci opony nie spadały. Proste. No i z przodu zazwyczaj troszeczkę wyższe, bo kierujesz lewo-prawo, a z tyłu można spuścić o 2 PSI niżej. Już sama trasa do punktu docelowego dawała bardzo dużo zabawy, radości i uśmiechu, chociaż nie są to najwyższe wydmy. No słyszeliśmy, że to jest taki teren dla amatorów, którzy jeszcze nie mają doświadczenia. No właśnie w takich warunkach wszyscy się uczą tutaj jazdy terenowej. My też uważamy się za amatorów, jeśli chodzi o jazdę w takich warunkach, więc bardzo chętnie tutaj odbyliśmy pierwszą lekcję. Czyli to jest taka miejscówka dla amatorów, tak? Takie przedszkole, chciałeś powiedzieć? Nie jest to przedszkole, nie jest to takie całkowicie dla amatorów, bo te wydmy są wysokie, ale to jest małe. Wiesz, co chodzi? Że po prostu po latach to masz wrażenie, że te wszystkie wydmy znasz, już cię nic nie zaskakuje, to wszystko wygląda tak samo. Tak, a mi się ręce trzęsą. Naprawdę? Mam pytanie, czy ty masz pełne gacie? Trochę tak! Mogę zobacz, mogło być tak, że nawróciłam w tym aucie, otwierając okno, bo piasku napadało, ale było fajnie. Ale mam pełne gacie fest. Powiedz mi, czy krzyczała bardzo ci w aucie? W ogóle nie? Była tak zdeprymowana. Ale ogólnie chciałem powiedzieć, że wszyscy cię bardzo chwalą, że jak na takie auto i na tam nieduże doświadczenie, to świetnie ci idzie. A zrobiłeś to specjalnie, żebym miał fajne ujęcia. Dokładnie, dziękuję. Staram się. Nie gotuje się auto? No, na razie nie. Ma jakiś tylko problem lekkim z ładowaniem, coś mu się zaświeciło, ale na razie jedzie. Póki go nie gaszę, to jest dobrze. On nie zna tego. W ogóle to ja chyba zawsze lubię bardziej za kierownicą być. O, to ja też. Kto nie lubi być za kierownicą? Ja jako pasażer żygam, więc nie chcecie mnie mieć za pasażera. Pierwszy raz jestem na pustyni i jedziemy pod górę. Ciekawe, czy wjedziemy. Wjedziemy? Nie wiem. Oni nie wjechali, to dlaczego my mamy wjechać?
jak zrobiliśmy wydmę bokiem, to ja wtedy myślałem, że to będzie moja pierwsza rolka w życiu. No ale nie, te samochody do tych wydm są przyklejone. W ogóle chciałem powiedzieć, że Toyota to namiętko tu wjechała. Czy to zasługa auta, czy kierowcy? Kierowcy. Też tak czuję w sumie. Nie spodziewałem się, że auto terenowe może być tak przyczepne na wydmie, bo my naprawdę robiliśmy bardzo strome trawersy, jadąc bokiem tym samochodem po tym piachu i były takie momenty, że ja siedząc w środku myślałem, że będziemy robić rolkę. A na nagraniach na TikToku to było przerażające bardziej. Bo w naszych warunkach, gdzie jest twardo wszędzie, to byśmy zginęli. Od razu byś zaliczył rolkę. A tu po prostu się zsuwasz po tym piasku i jedziesz dalej. Nie, nie, to tego nie, w ogóle takiej sytuacji nie ma. O tym się nie rozmawia, to nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak rolka i położenie się na boku. To w naszym offroadzie tego nie ma. Ja wiem, że wy macie to na co dzień, my nie, tak? I nigdy nie będziemy mieli. Czuję się, jakbym w swoim aucie jechał. O, dokładnie. Chodź, na wydmach trzeba pasy zapinać? Trzeba. Uratowały życie niejednemu. Nabijają się z Toyoty, oczywiście to wiesz o tym. Że jest brzydka. Ale idzie po tym piachu jak wściekła. Mam wrażenie, że Toyota jeździ najlepiej ze wszystkich tych aut. Znaczy akurat ta konkretna. Bo jeździ kierowca, a nie samochód. Kierowca Yarisem zaliczy parę wydm, jak trzeba. Ale ja naprawdę, Adam, nie potrafię jeździć bez muzyki, bo to dodaje jakby trakcji. Martwię się o tego Wranglerka. Że co? Że nie podjedzie. Zależy od kierowcy. Ostatni raz jeździł 5 lat temu, nie wiem. No tam. Podwieźcie? Nie no, chciałbym jeszcze raz spróbować. Mówisz, że na trójce mam iść? Musisz podjechać tam na sam szczyt. No jak największy rozjazd. I trójka. I od początku mam... walisz jak najwyższą trajektorią, żebyś miał z czego oddawać grawitacji. No, ale mam, ale na dwójce nie dam rady. Później być może będziesz musiał zrzucić na dwójkę, ale ja bym zrzucił na dwójkę przy samym przegięciu, jak już zaczynasz jechać pod górę. Ale spróbuj na trójkę. Mógłbyś mi tak trochę wytłumaczyć filozofię i zasady, bo tak trochę nie łapię, o co chodzi. Tak naprawdę cała jazda po piasku polega na tym, żeby utrzymać momentum, stać nad piaskiem, żeby się poruszać po nim. To nie jest tak jak jazda po śniegu czy po błocie, nie? Tu musisz po nim surfować, żeby go nie pchać przed kołem, tylko być... mieć jak największy footprint nad tym. W związku z tym wszelkiego rodzaju ostre skręty oraz wszelkiego rodzaju rzeczy, które ci zabierają momentum, czyli pęd, tak jak te garby tutaj, spowalniają cię i sprawiają, że koła muszą buksować. Jak buksują, to po prostu się zakopujesz i tracisz jeszcze więcej pędu. Ten samochód jest niedomocowany i nim trzeba dużo więcej pędu niż resztą, ale on za to świetnie się wykopuje ze wszystkich. I to jest manualna wersja, co nie? Tak, to jest manualna wersja, co czuć od razu po sprzęgieł. Jednak. Tak, no ale to dlatego trzy razy wymieniane, bo no niestety, jak jeżdżą ludzie amatorzy tak samo jak ja się kiedyś uczyłem. Nie, od razu tam. Jakiś problem techniczny musi być, bo to inaczej się nie da tego wytłumaczyć. Przecież Jeep jest najlepszy! Oh, you're a
taka, że po 4 latach jego Jeep wyzionął ducha, miał przejechane 60 tysięcy kilometrów od nowości i kupił nowego. Ale no moja żona mówi, że jestem katem na samochody, ja zabijam wszystkie samochody i że to nie była wina Jeepa. I żeby nie zwalać tego na Jeepa, że to... Jak długo masz Toyotę? Toyotę mam rok. I nigdy nic? No, tak się zdarzyło, że nigdy nic. Wcześniej miałem Pajero 9 lat i też się zdarzyło, że nigdy nic. Japonia. To tylko Jeep niestety. I Wrangler. Ogólnie z tego, co zauważyłem, jeździ się jak najbardziej zakosami, takimi zakolami, wykorzystując właśnie zbocze wydmy. Tutaj raczej nikt nie pokonuje wydmy prostopadle do jej szczytu. Wszyscy starają się wydmę przełamać dopiero na szczycie, przeskakując z jednego zbocza na drugie zbocze wydmy. Nie miałem okazji pojeździć, wcale się nie dziwię, bo też nie chciałbym brać na siebie odpowiedzialności, no bo ja jadąc z chłopakami miałem poczucie, że walniemy boka czasami, a nie walnęliśmy, także na pewno to jest taki element, do którego trzeba się przełamać, jeżdżąc tutaj po wydmach. Cofnij, Marcin, i jeszcze raz. Cofnij, bo stąd nie wyjedziesz. Cofaj do tyłu, cofaj. Musisz cofnąć, nie ma opcji. Dawaj do tyłu. Do końca do tyłu, żebyś nabrał prędkości. Kierowca, ale takie 200 koni plus jest obowiązkowo, nie? Bo tutaj piasek trzeba mielić, to nie jest jazda, to jest, oni to nazywają dune bashing, czyli jak pływanie po wodzie trochę. Ogólnie to chciałem powiedzieć, że za dobrze jeździcie i Paweł chciał trapy podkładać, a wy nic. Ale się zakopałeś, dziękuję. Czy nie? Troszkę, ale zaraz zobaczymy, co na to moja Toyota. Zobacz, rączki tu. Automatyka? Tak. Ja mam nogi w górze. Mogę wyjść przez okno? Po prostu z takich rzeczy ona wjeżdża. Przepraszam za słowo niekulturalne. To takie arabskie słowo. Bardzo stroma górka, bardzo stroma. I tak się zastanawialiśmy, czy jest do wjechania, bo z góry jak się patrzy, to tak wygląda na do wjechania, ale jak się stanie na dole, to już wygląda mniej na taką do wjechania. I tutaj właśnie były próby zarówno patrola, jak i Wranglera. No i muszę przyznać, że i tak jestem zaskoczony, jak wysoko wjechały, no bo to takie 3/4 górki praktycznie. Także ładnie. Nie, no kiśnie. Słychać, że kiśnie. Brakuje mocy. Chciałbyś swoim z BMW-ką? Chciałbym spróbować, pewnie, że tak, ale też mi się nie wydaje, żeby wjechał. To jest naprawdę wysoka górka. O. Nie, 200 koni na tym piachu to za mało, nie? To w ogóle nie ma co. Co tam? 200 koni to chuj nie ma. Nie żeby coś. No wjechał, ale tak w ogóle. No,
A tam już się zbiera całe wydarzenie nasze, na które jedziemy. Tam na następnej Wydmie widać ich daleko. Wioskę całą. Piękne miejsce. Zastanawiałem się, ile ludzi przyjedzie na takie niezobowiązujące piątkowe upalanie pod jedną wydmą, i to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Ja teraz zamilknę, żeby można było spokojnie zobaczyć i usłyszeć to, co działo się pod tą wydmą przez kilka godzin. Ja przyznaję, że w swoim offroadowym życiu czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem. Za dużo ładnych samochodów tu jest. Nie tylko patroli, różnych innych też. Po prostu za dużo jest ładnych aut. Jeszcze trochę trzeba uważać, żeby nas nie rozjechały jednak. Tutaj ich bardziej Allah prowadzi niż umysł, mi się wydaje, więc... bo nie ma potrzeby jakiegoś bardziej modyfikować, ale każde ma dobre zawieszenie. Taki zwykły patrol, a stoi na Kingu. Tutaj chłopaki jeżdżą na Foxach, na Iconach. Z zewnątrz normalne samochody, ale doinwestowane w zawieszenie. Jesteśmy właśnie w offroadowym raju! Cała okoliczna pustynia zebrała się w jednym miejscu i pałują pod tą jedną górkę do odcięcia i będą to robić aż do nocy. Czy może być coś piękniejszego? Odcinkę w Polsce. Zdecydowanie jakby odcinka, która jest u nas, jest za cicha. Trzeba po powrocie przeprogramować. Co robią, ale przejeżdżają bardzo blisko. Jimmy są najwolniej wjeżdżającymi pod górę tutaj autami. Nawet Toyota RAV4 wjechała tutaj szybciej niż Jimmy. Ja mam wrażenie, że tam jest dołożony. To ci patrolowcy najgorsi są.
myślę, najlepsza zabawka na panujące tu warunki, czyli takie w sumie ichniejsze zmoty, które mają z tyłu silnik V8, napęd tylko na tył, a na tyle piękne opony z dużymi łopatami, które po tym piachu wdrapują się, myślę, pod wszystko. Zobacz, jak ile mięsa tu jest. Lepsze wnętrze jak większość terenówek. Mamy ten silnik V8 o skromnej mocy 800 koni. Niestety nie możemy zacząć ich w akcji, ponieważ chłopaki mówią, że jest za duży ruch na wydmie na ich sprzęty. Ale możemy tylko sobie wyobrażać, jak to lata, bo myślę, że tona to jest wszystko, co to waży, a ma 800 koni. To tak jakby wsadzić ten silnik do samuraja i pojechać, to jest rakieta. Ja jestem bardzo ciekaw, ile wynosi budżet zbudowania takiej zabawki. Ale jak widzę, jak to jest wykonane, ile to ma mocy, na jakich to jest podwozwoła, idę zapytać. Ja myślę, że ten amortyzator to jest wartość mojego patrona. Naprawdę. Właśnie się dowiedzieliśmy, że mniej więcej zbudowanie takiej zmotki to jest 200 tysięcy, ale dolarów, a ten piękny egzemplarz, który ma automatycznie uchylaną klapę, wyszedł 400 tysięcy dolarów. Widziałeś jakie zawieszenie? Zobacz. No jakieś poduchy mam automatyczne. A, opisa się właśnie. On się właśnie opisa! Wydaje, że to jest po prostu wersja na ulicę, żeby się ścigać pod światem, tak? Teren się podnosi, na ulicę się opuszcza, 800 koni, można się ganiać. Patrząc na to, co się tutaj dzieje, to mi się przypomina dzieciństwo i to, jak oglądałem Szybkich Wściekłych pierwszą i drugą część. Zawsze był taki klimat takich wyścigów, się spotykali, upalali, odcinali i dla mnie dzisiaj to, co się tu dzieje, to jest taka off-roadowa część Szybkich Wściekłych. To jest ten sam po prostu klimat. Jest ponad 100 pojazdów na pewno i wszyscy latają tu na odcinie góra-dół, w lewo, w prawo. Jest po prostu zamieszanie, ale jest cudownie. Bardzo chcieliśmy zobaczyć te zmotki w akcji, ale niestety nie odważyli się jeździć w takim tłumie, dlatego że no, ostatnio doszło do tragicznego wypadku, kiedy no, taka zmota, przypominam, na dwóch kołach zapierdzielała pod wydmę i niestety zderzyła się z samochodem terenowym, no i zakończyło się to tragicznie. Główną zabawą jest jeżdżenie na dwóch tylnych kołach z przodem do góry. Nawet się śmieliśmy, że powinni sobie takie okienko w podłodze wyciąć, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić. Ale nie, i właśnie był dzwon i zamknęli jedną część pustyni ze względu na ten wypadek. Więc grzecznie odjechali tutaj w stronę zachodzącego słońca. Ja tylko na koniec chciałem powiedzieć naszym polskim przewodnikom, że bardzo wam dziękuję i fajną miejscówkę znaleźliście, chociaż wiem, że szukaliście jej kilkanaście dni specjalnie dla nas. Także chłopaki, naprawdę bardzo dobra robota. To jeszcze nie koniec tego filmu, ale musieliśmy chwilę odetchnąć, odpocząć. No i trafiliśmy też do bardzo fajnego miejsca, które chcę teraz przedstawić. Jest to taka zajezdnia pełna różnych food trucków, ale oprócz tego, że można tutaj zjeść i napić się kawy, jest bardzo fajny klimat. Klimat Mad Maxa, więc teraz prezentacja tych niesamowitych pojazdów. Rozpiniłem, o co chodzi. To nie są randomowo oparte mosty o budynek, tylko wejście jest poprzez wywrotkę, która leży na dachu, a boczna ściana to jest też jakaś ciężarówka, tylko leżąca na boku i my teraz patrzymy na jej podwozie, czyli trzy mosty napędowe z tyłu i jeden z przodu i to na dokładkę na niezależnym zawieszeniu, także dbałość o szczegóły jest wielce wysoka. Mm-hmm.
Jakbyś szukał inspiracji, jak powinna wyglądać łazienka terenowa, offroadowa, mechaniczna, proszę cię bardzo. Już widzę. Widzę, że na przykład woda leci, chyba ktoś się nie pedał, ale nie jestem jeszcze pewny. Zawsze są pedały, no. Czaisz teraz? Przepraszam za to, co teraz zobaczycie, ale no pierwszy raz w filmie pokażę, jak wygląda męska toaleta, która jest wykonana naprawdę z takim fajnym pomysłem, z fajnym klimatem, że aż miło było się tutaj załatwiać. Nie wiem, jak wygląda damska, no bo jakby no nie miałem takiej śmiałości, żeby tam zajrzeć. Zanim pojedziemy dalej, jeszcze kilka słów o partnerze tego wyjazdu, czyli usłudze Xoxo. Jest to po prostu mobilny internet, który mieliśmy zawsze ze sobą w kieszeni. Xoxo to jest po prostu taki router, który wynajmuje się w Polsce, określając, gdzie się jedzie, na jak długo, a później wystarczy włączyć go jednym guziczkiem, włożyć do kieszeni i to jest cała konfiguracja. Chłopaki testowali tą usługę cały czas w różnych warunkach, robiąc mnóstwo zdjęć, mnóstwo relacji na Instagrama i rzeczywiście ten internet oczywiście jest bardzo szybki, bardzo stabilny, dlatego że Xoxo łączy się zawsze z najsilniejszym sygnałem, który znajdzie w okolicy. Dlatego to rozwiązanie polecamy wszystkim podróżnikom, bo z tego co widzieliśmy na stronie, ta usługa działa chyba we wszystkich krajach na całym świecie. Chcieliśmy trochę zmienić klimat i krajobraz, więc wybraliśmy się na taką wycieczkę w góry. Niestety po raz kolejny Paweł pokazał, że rzeczywiście przyciąga deszcz i burze i tym razem dopadało, ale tak bardzo konkretnie. Kiedy kupiłeś Jeepa w Dubaju, co? Nie, no właśnie bardziej chodzi o to, że zauważcie, że my jesteśmy na autostradzie w tym momencie i całe pobocze stoi, to jest jakieś pewnie 500 metrów, poparkowane samochody, bo wszyscy podziwiają płynącą wodę i wszyscy stoją w deszczu, mają zdjęte dachy w kabrio, bo pada deszcz i oni się cieszą z tego, że pada deszcz. Tutaj jest to tak rzadkie zjawisko, że widzieliśmy piknik, oni sobie siedzieli w deszczu, bo fajnie, bo inaczej. Strasznie dramatycznie to wygląda, te fontanny wody, tutaj wszyscy przyjeżdżają to oglądać, a nam czego brakuje do szczęścia takiego na 200%? Samochodu terenowego, bo wypożyczyliśmy zwykłe, malutkie auto i chyba nie podejmiemy wyzwania przejechania po tej drodze. Ale powiem ci, że płynący asfalt robi wrażenie. To ten nurt mały nie jest, jak koło płynie. Jest taka dzielnica domków jednorodzinnych, można powiedzieć. Oni na pewno mają w chatach wodę, ale jest masakra. Cześć. Mega mocny nurt. Ja idę tam jednak. O kurde, ale mocny nurt. No
niestety żarty się skończyły i w pewnym momencie nie byliśmy w stanie przejechać bezpiecznie tej drogi, zresztą chyba nikt jej nie przejeżdżał, dlatego musieliśmy wrócić do domu. Na szczęście chłopaki przygotowali dla nas kolejną atrakcję. Czekamy na wschód słońca. Ma być piękny, prawda? Tak mówią, tak. Na razie jest tak pięknie, tylko trochę wieje. Ale to normalne na plaży. Ale patrzymy na przestrzeń przed nami, którą dzisiaj mamy przejechać. Znaczy, ja tu nigdy nie byłem, więc jestem lekko taki niepewny. Pocieszę Bartek. Cię, ja tu też nigdy nie byłem i też jestem lekko niepewny. No wszyscy nam opowiadają o tym miejscu, że tutaj trzeba przejechać offroadowo tą pustynię i się okazuje, że mało kto to zrobił. No bo musisz mieć porządną ekipę, porządny samochód, porządne doświadczenie. No chyba te trzy. I porządne cojones. Podobnie, żeby to przejechać, więc zobaczymy. Jestem podjarany na maksa. Kto jedzie na sankach? Na sankach! No jest dobra wyzwa! To Adam! Jakieś 4 godziny od Dubaju w okolicach Abu Dhabi znajduje się miejscowość Liwa, która słynie z tego, że organizowany jest tutaj raz w roku taki największy event offroadowy, dlatego że znajdują się tutaj najwyższe wydmy sięgające 300 czy 400 metrów. I takie wydmy mieliśmy przejechać tymi trzema samochodami. Jak tu fajnie! Maciek, właściciel tego FJ-a, który tutaj był przewodnikiem, miał taką zgraną trasę z jakiegoś starego rajdu i ta trasa podobno była bardzo turystyczna, lightowa i polegała na tym, że oczywiście przejeżdża się wydmy, ale od czasu do czasu był taki bardzo płaski teren, gdzie gromadzi się woda i później powstaje sól, więc od czasu do czasu mieliśmy jakby szansę, żeby przejechać po takim płaskim terenie. Co nie zmienia faktu, że wydmy naprawdę stanowiły duże wyzwanie. W końcu się coś dzieje, co? Pół dnia nudy, ale chłopakom tutaj troszeczkę utrudniłem zadanie. Rozpuściliśmy taki proszek do pieczenia specjalny i on powoduje, że się chłopaki topią. Jest fajnie. Bartek, jak będziesz jechał, to nie jedź tak jak Janek. Bo to totalnie bez sensu było. Jedź po moich śladach, prosto, a nie jakimiś łezkami. Ale on się dobrze bawi, zobacz. Tak, słyszę, widzę. Nie wiem, o co w tym chodziło. Jedź po moich śladach prosto. I przy ostatnim zielonym krzaczku w prawo. Brawo! Prawo, prawo, a jedzie prosto, kuźwa, no krzyczysz mu prawo, on jedzie prosto. Oczywiście w kamerze wygląda to pięknie, majestatycznie, cudownie, fantastycznie, ale tak naprawdę czuliśmy, że to jest duże wyzwanie i tutaj nie można popełnić błędu, tym bardziej, że żaden z samochodów nie miał wyciągarki elektrycznej, mieliśmy tylko liny kinetyczne. Teraz się zakręciła. O stary. Problem się pojawia wtedy, kiedy te wydmy robią się faktycznie wysokie, bo w tym momencie próbujemy podjechać pod górkę. Ja się właśnie zmęczyłem tutaj próbując wejść, bo piasek jest kopny i auta mają w tym momencie problem i to jest ogólnie nasz kierunek jazdy. Także my musimy się wbić tu. To był Maciek. Maciek jeździ FJ-em i Maciek powiedział na górze, że on spróbuje właśnie tym lejem, bo powinno być twardo. Jak widać nie jest. I ogólnie to my stoimy teraz na tej części wydmy. To jest zawietrzna? Chyba tak. Chyba zawietrzna. No to jakby wiatr uderza tam, a piasek spada sobie tutaj. No i tu jest bardzo kopny piach. Ale
było dalej. Było dalej, tak z dwie długości auta. Może sobie wyrobi kolejne do góry. Chociaż on tak do połowy nawet jeszcze nie dojechał. Bułka z masłem tak zwana. Zamkniesz ten okno, żeby nas nie wywiało w razie czego? No jedziemy, patrz. Robisz tak, podjeżdżasz, zwalniasz, teraz gaz do dechy i lecisz. I zostawiasz zderzak tam, ale ją już jest nieważne. I w sumie mieliśmy takie wrażenie, że przez cały dzień zrobiliśmy 30-40 km, a po traku nam wyszło, że zrobiliśmy prawie 150. Ale mamy wrażenie, że jesteśmy tutaj sami. No tak naprawdę przez cały dzień nikogo nie spotkaliśmy. I ja na przykład pierwszy raz bym wyjechał w taki teren i miałbym sam sobie tutaj pojeździć, to bym się nie odważył. Może nie widzieliśmy jeszcze wszystkiego, jeśli chodzi o offroad w Dubaju, ale bardzo się cieszę, że zobaczyliśmy i przeżyliśmy bardzo dużo. Ja trzymałem cały czas ręce, byłem podekscytowany i cały czas w głowie myślałem sobie, jak ja bym pojechał, jaką trasę bym wybrał. Czy pojechałbym w lewo i w prawo, czy wrzuciłbym dwójkę, jedynkę, czy włączyłbym reduktor, czy nie. No mnie to zdziwiło, że tutaj większość trasy jest pokonywana bez reduktora. Dopiero jest, jak jest bardzo źle, jak się zakopują, włączają reduktor, a tak to jest jedyna i do odciny. Będziemy coraz bliżej dziury. Panie prezesie, co robić? Bo się zsuwamy teraz, tak? Zsuwamy się w dziurę. Czekaj, poczekaj, daj pomyśleć, człowieku. Mocno. Bo tu jest taka sytuacja, że tu jest dziura, tu jest Toyota i teraz jak stąd wyjechać? Nie no, mięciutko tu jest. Tak trochę jesteście w kiepskiej sytuacji, bo czy chcecie jechać do góry, a bo na dół to jest taka droga bez powrotu, bym powiedział. Tak, no i teraz, czy offroadowiec z Polski jest w stanie doradzić tak, żeby było dobrze? Znaczy, patrząc na to, co tu się dzieje, to wydaje mi się, że bez pomocy drugiego auta może być ciężko w tym momencie. No jest dziura, taka mega dziura, nawet gdzie nie ma się rozpędzić. Chyba, że tam na dole jest twardo. Ale po drodze jest miękko. A już mieliśmy jechać do domu. No, ale gdzie by było nudno, gdybyśmy pojechali tak prosto do domu? Wczoraj nic się nie działo, no to chociaż dzisiaj musi się dziać. Podejrzewam, że tak 20-30 zajedziemy do domu. Naszym rozwiązaniem byłoby podłożenie trapy, szarpanie się na kinetyku, a chłopaki postanowili po prostu jeszcze bardziej obniżyć ciśnienie w oponach. No bo masz najszerszą gumę wtedy i największą przyczepność. Przecież to też nie ma gwarancji na piasku. Chociaż jak już zaczniesz płynąć, no to jak narta na śniegu, nawet po puchu rozpędzony pojedziesz. Im szersza narta, tym lepiej się jeździ. Więc miejmy nadzieję, że to jest to. Skręć na maksa, ale bez gazu. Jak on już będzie... No tylko, że jak będzie szedł, to będzie się, wiesz... Ja wiem, będzie trochę... Hamowało oponami. Tylko właśnie, wiesz, to spokojnie, żeby... Bo zobacz, tu masz najbardziej sypkę. Tylko zobacz, z drugiej strony tam piach robi się twardy, jest brązowe, ma łezki. Widzisz, tam szedłem, się nie zapadałem. No, ale to, żeby z tego po prostu grząskiego, żeby tu nie zrzucić opony teraz, nie? Masz reduktor, wszystko, wszystkie guziczki. Nie! Normalnie do domu? O nie, teraz to już w ogóle. Gratuluję. Bardzo dobry pokaz. Brawo. Stresu pustynnego. Powiem ci, że jak mu tam dałeś tak w trąbę, kurde. Przez chwilę było tak. Ja już widziałem tą oponę jak leci. I to jest ta różnica w rozwiązywaniu takich problemów pomiędzy amatorami z Europy, a ludźmi, którzy tutaj jeżdżą już bardzo długo. Taka zagadka dla widzów. Proszę bardzo, spróbujcie ustalić, jakie ciśnienie mają te opony. A, tu było zero. Tu nie pokazał mi w ogóle ciśnienia. Od razu się ten rozbudziłem.
Już jest dobrze, pozytywne emocje zostały. To teraz zastanówmy się, którędy jedziemy. Tak, teraz właśnie my jeszcze dalej nie wyjechaliśmy z to. Może to było zmęczenie, a może zaczął działać pech teren wizji, bo ilość niespodzianek, wypadków i awarii dramatycznie zaczęła rosnąć. Damy radę? Nie wiem, co jest za bydło. Jak słychać, za tą wydmą była jakaś niespodzianka, czyli jakaś wielka wyrwa, którą przywaliliśmy tak skutecznie, że kamera straciła dźwięk, a samochód stracił płytę ochronną. To nie był jeszcze koniec niespodzianek i przygód, bo Janek w tym czasie złapał gumę. Stało się to, czego się obawialiśmy. Niestety stracił oponę i w tej chwili będziemy ją nakładać ręcznie. Powiem wam, że dziękuję za te wszystkie szkolenia, demonstracje, co zrobić, kiedy pójdzie coś nie tak. Myślę, że nie jest to do końca celowe, nasze demonstracje, ale no, wszystko się może zdarzyć. Kurde, klątwa teren wizji ma moc. Czyli każde auto ucierpiało na tym przejeździe. No ale to jest najlepsze. Zawsze jak już jest powiedziane, że wracamy do domu, się nagle zaczyna dziać akcja. Czy jak zawsze jedziecie i wracacie, to są przygody, czy są takie przejazdy, że się nic nie dzieje? Statystycznie tak. Znaczy są przejazdy, kiedy się nic nie dzieje, ale ja je uważam za stracone. To jest paliwo, dwutlenek węgla wygenerowany na marne. Czyli musi się coś wydarzyć. Musi się coś wydarzyć, po to się jedzie na offroad. Dawaj! A on nie strzeli dzisiaj. Było tak z Ankiem, że nie strzeliło. Mój plan jest wjechać do tej dziury i odbić na półkę w lewo. Co o tym myślicie? Czy może już zawracać i jechać do domu? Możesz. To są łagodne wjazdy. W tym grzbiecie bez problemu. No. Czy go przeskoczyć, czy ten? Tak. Ale to w sumie i co, gdzie dalej? No i tu, zobacz, łagodnie. Tutaj tylko będzie ten takie coś. To tam trzeba będzie przeskoczyć na prawą stronę. Może będzie trzeba. Bo ewentualnie, a tu... Aha, bo tu gołąbko, ma... widzisz tą trasę, czy na razie nie widzisz? Tu nie widzę. Jak oni mówią, to ja widzę. Nie, ale tak się czuję po kilku dniach, że bym się tu odnalazł i tak. Czuję, żebym chciał nawet kiedyś surować, no, tak mi się wydaje, bo jechać jako pierwsze auto i próbować wytaczać ten szlak. To jest takie ekscytujące jednak, jak z tyłu się jedzie, to wiesz, to już w ogóle się człowiek nie musi zbytnio skupiać, bo widzi drogę, którą wytycza pierwsze auto. A być tym pierwszym autem, to myślę, jest największa frajda. No i oczywiście siedzieć za kierownicą. Tak słyszeliśmy, ale niestety. Jak przyjedziecie parę razy, za każdym razem poćwiczycie za kierownicą, to... Kto będzie, wie? Damy wam auto tutaj. Kupicie nie, no przyjadą, kupią sobie auto i będą zostaniecie. Tu nawet nie wynajmiesz samochodu do offroadu, bo wiedzą dobrze, że to nie ma sensu. Bo... Kupilibyśmy setę na szrocie. Wsadzili turbo. Nie. Znaczy jest możliwość, ludzie kupują samochody, ich nie rejestrują. Stoją przy pustyni, niezarejestrowane, jedziesz sobie w weekend po pustyni. Jest to rozwiązanie. Tak, no nie ma ubezpieczeń. Nie masz ubezpieczenia, rejestracji, problemu. W tych miasteczkach tam, co są przy tych wydmach naszych, stoi całe mnóstwo zaparkowanych samochodów bez rejestracji. To są prawdopodobnie ludzie, którzy mieszkają w Dubaju, tylko sobie dojeżdżają, a chłopaki z tych sklepików się tym opiekują, żeby przypadkiem nikt tam nie rozkradł. Czyli nie ma takich wypożyczalni hardkorowo offroadowych? Nie ma. Jeszcze się nie zdarzyło taka wypożyczalnia, która by pozwoliła pojechać na offroad. Samodzielnie. Co więcej, samodzielnie, tak, mają GPS-y wbudowane i śledzą cię, bo wiedzą, że jak wynajmiesz Wranga, Toyotę, FJ-a, bo to wszystko jest do wynajęcia, to cię pokusi po to, żeby pojechać. Ale oni mają to wszystko nagrane i wtedy tam oni jakieś cholernalne pieniądze za to wołają. Kary pieniężne. Kary pieniężne. Ściągają ci z karty kredytowej i tyle. Wiem, bo sprawdzaliśmy to, dlatego udało nam się was namówić. Ty twierdzisz, że jesteśmy tańsi? O, jeszcze nie wiem, Ty jeszcze nie wiesz, uważaj. W sumie spędziliśmy na tych wydmach 2 dni i na pewno w pamięci zostanie nam to piękne obozowisko rozbite na szczytach wydmy
Finalnie wróciliśmy do domu i większych strat już nie było, więc czas na podsumowanie tego pierwszego odcinka z pobytu w Dubaju, bo to nie jest jeszcze koniec naszych przygód. Ogólnie mega fajne doświadczenie, ale mam takie poczucie, że na dłuższą metę to po prostu by mi się ten piach fizycznie znudził. Jest jedna pustynia, na której są wyższe wydmy, druga pustynia, na której są niższe wydmy. Można jeszcze pójść w ekstremalną odmianę tego sportu, budować uturbione silniki po 1000 koni i ścigać się na 1/4 mili pod wydmę, czego nie było nam dane zobaczyć na żywo, ale wiemy, że tutaj się odbywa. Także ogólnie sam ten teren, ta przestrzeń, te doznania, które tutaj zaznałem, to mega, bardzo mi się podobało. Ale uważam, że jednak te nasze polskie zróżnicowanie terenu jest nie do zastąpienia przez taką pustynię. Chętnie wracamy do błota, ale też chętnie wróciłbym tutaj. To nie jest tak, że uważam, że tutaj mi się nudziło, bo mega dobrze się bawiłem. Tylko chodzi właśnie o to, że wydaje mi się, że jakbym codziennie miał jeździć po tym piachu, to mogłoby mi się to fizycznie znudzić, bo u nas jednak chcesz po piasku, dojedziesz na żwirownię, chcesz w błoto, dojedziesz gdzieś indziej, są jeszcze torfy, rzeki i tak dalej. U nas jest nawet naprawdę po czym jeździć. Tutaj no nie mają dużego pola do popisu, aczkolwiek robi wrażenie to, co ich tu otacza. W następnym odcinku skupimy się na terenówkach, które tutaj oglądaliśmy, a było tych aut naprawdę mnóstwo. Pokażemy Wam również największe offroadowe muzeum na świecie, gdzie znajduje się kilkaset terenówek. Powłóczymy się troszkę po sklepach, po warsztatach, żeby zobaczyć, co się tutaj buduje, ile to kosztuje. Oraz pokażemy Wam, jak można skutecznie, bezpiecznie i co najważniejsze tanio sprowadzić terenówkę z Dubaju.